Cześć, witam w kolejnym odcinku i zapraszam dziś na przepis. Przepis, który robię bardzo często w domu, bo jest to obiad bardzo tani, bardzo szybki i naprawdę wybitnie smaczny. To będzie schab w sosie pieczarkowym, w takim domowym pieczarkowym z cebulką. Będzie soczyście, krucho i naprawdę niebiańsko smacznie. Od czego zaczynamy? Zacznę od tego, że rozbiję schab. Ja do rozbijania używam folii. Tu nie zapomnij, żeby te błony przeciąć, żeby się schab nie wywijał. O. I z drugiej strony też trochę jeszcze rozbiję. Mięso truszę pieprzem, solą z obu stron. Teraz zabieramy się do roboty. Na patelnię daję oliwę. I schab kładę na gorący tłuszcz. Półtorej minuty z każdej ze stron odsmażam. O, tak lekko zarumieniony schabik przewracam na drugą stronę. Teraz schab tutaj zdejmuję i dokładam następny. Cebulę kroję z piórka. Schabik jest usmażony. Teraz na tą patelnię wrzucam cebulę i podsmażam cebulę tu. A ja się biorę za krojenie pieczarek. Pieczarki kroję na cztery. Tak, żeby po prostu one i tak się skurczą podczas smażenia, a tak przynajmniej będzie coś czuć. Nie lubię takich bardzo drobnych pieczarek. Teraz na cebulkę już jest w takim momencie, że jest lekko wyszklona. Dokładam pieczarki. I daję pół łyżeczki soli. Później jeszcze będę do smaku to doprawiał dokładniej. I pieprz świeżo zmielony, świeżo ustawiony. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę.
Znajdziesz w nim 14 obiadów. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz na patelnię dodaję 150 ml wody, 50 ml sosu sojowego, ciemnego. Daję ziele angielskie, ja mam ziele angielskie sproszkowane, bo tak trochę na czubku łyżeczki. 3 liście laurowe i przekładam schab do tego na patelnię. I teraz będę tak gotował przez jakieś 20 minut. Pod przykryciem? Tak, pod przykryciem. Nasz sosik już jest prawie. Posmakuję teraz, jak to smakuje. Idealnie. Teraz dodaję śmietanę. 300 ml. I teraz z tą śmietaną jeszcze jakieś 5 minut. A ja nastawiam ziemniaczki do tego obiadu. I za chwilę powiem, jaki zestaw obiadowy z tego wyjdzie. Co jeszcze? Co jeszcze może być? Nasza propozycja tak. Na dzisiaj. Ja do mojego sosu dodam jeszcze trochę zielonego. Tutaj te łodygi odkraiwam. A natkę posiekam i dodam do sosu trochę witaminek. Pietruszka ląduje w sosie. Sosu, jak widać, nie trzeba zaciągać wcale mąką. Ja dlatego dawałem schab, moczyłem w mące wcześniej, opraczałem, po to, żeby teraz nie dawać już mąki do sosu. Zobaczcie, woda jest całkiem odparowana i sos jest naprawdę odpowiednio gęsty. Teraz czekamy na ziemniaki i będziemy mogli obiad zakończyć. Także mój schab już jest gotowy, zobaczcie. Pachnie naprawdę wyśmienicie. Zobaczmy, jak to smakuje. Jest kruchutki. Słuchajcie, niebo w gębie. Naprawdę uwielbiam ten przepis. Gotuję bardzo często. Jest bardzo szybki i tani obiad. Do tego ziemniaczki gotowane, buraki zasmażane i naprawdę nie ma nic lepszego. Na ten moment oczywiście. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Ja dziękuję za oglądanie. Dziękuję za wszystkie lajki. Daj komentarz, czy skorzystałeś z tego przepisu, czy ci smakowało. Po więcej przepisów oczywiście zapraszam na naszą stronę, na Home Food Krieger. Cześć!